Cześć, witajcie z tej strony z Maslow. W dzisiejszym materiale zajmiemy się monitorem, który ma trzy cechy, które już od pewnego czasu mnie intrygowały, jak one w ogóle sprawują się w praktyce. Tak więc dzisiaj przed Wami moja opinia o korzystania z monitora firmy AOC, konkretnie modelu AG352QCX. Cudowna nazwa. Jest to monitor o przekątnej 35 cali w aspekcie 21:9, charakteryzujący się rozdzielczością 2560x1080 pikseli, który dodatkowo jest odświeżany aż 200 Hz oraz wspiera technologię FreeSync. Na papierze sami powiecie, że specka całkiem niezła i rzeczywiście myślę, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwym zawodnikiem, a nie jakimś tam byle jakim monitorem. Zaczynając od samego monitora, jak chyba widzicie po samych ujęciach, no ledwo mieści mi się on na biurku. Jest to naprawdę wielki monitor. Na froncie króluje błyszczący plastik, natomiast z tyłu mamy również metal oraz porządną metalową nogę. Zacznijmy sobie od tych całych proporcji obrazu 21:9. Mianowicie teraz oglądacie mój film w proporcjach 16:9. Tak wyglądał obraz kiedyś na starych telewizorach 4:3, a tak prezentuje się 21:9. 21:9 jest to głównie format kinowy, bo jeżeli idziecie do kina, właśnie w takich proporcjach oglądacie film. I szczerze mówiąc, tutaj, używając takiego monitora, mamy wrażenie, jakbyśmy korzystali z dwóch monitorów 4:3, co myślę jest naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o produktywność w wielu aplikacjach naraz. Jednakże zważywszy na to, że akurat ten monitor jest to stricte monitor gamingowy, myślę, że dość oczywistym aspektem będzie tutaj poruszenie gier. Teoretycznie, posiadając szerszy monitor, powinniśmy mieć szersze pole widzenia w grach. I tutaj to zależy. Mianowicie zależy to bardzo od gry. Przykładowo w takim Fortnite rzeczywiście mamy przewagę, widzimy więcej. Patrząc po prostu na boki, mamy o wiele szersze pole widzenia, czyli zwiększa się nasza szansa na zauważenie w porę wroga. Jednakże przykładowo taki Overwatch stosuje bardzo dziwną technikę. Mianowicie przypatrzcie się, tak wygląda gra w proporcjach 16:9. A tak wygląda gra w proporcjach 21:9. Jak zauważyliście, ucięto nam sporą część góry ekranu. Skoro mamy rzeczywiście lepszy sprzęt niż większość, niż przeciętni gracze, no to powinniśmy mieć ponad przeciętne pole widzenia. Jednakże tutaj twórcy zdecydowali się, że sprawiedliwym będzie wręcz pogorszenie pola widzenia użytkowników, którzy mają lepszy monitor. Można to nazwać sprawiedliwym, jednak czy jest to sprawiedliwe? No wydaje mi się nie do końca. Inne znowu gry, takie jak Wiedźmin, dają nam większe pole widzenia. Jednak co z grami, które natywnie nie wspierają tak szerokich rozdzielczości, przykładowo Fallout 4? I tutaj z pomocą przychodzą nam zewnętrzne programy. Jeden z nich widzicie tutaj na ekranie, który wspiera dość sporą liczbę gier, które jakby same w sobie nie wspierają tak szerokich proporcji ekranu. To samo tyczy się z oglądaniem filmów. Mianowicie, kiedy oglądamy na YouTubie filmy i jest on poprawnie wrzucony w formacie 21:9, wtedy wypełni on nam domyślnie cały obraz. Jednakże dawniej YouTube nie rozróżniał filmów 21:9 i domyślnie wszystko konwertował do 16:9. Więc kończymy z takim dziwnym obrazem, który po bokach jest czarny i u góry na dole też jest czarny. Tutaj natomiast z pomocą przychodzi nam rozszerzenie do Chroma, które podlinkuję Wam w opisie. To rozszerzenie jest w stanie załatwić to, że po prostu poucina nam te paski u góry, na dole i rzeczywiście dopasuje nam wszystko. Jak wygląda praca? Bardzo przyjemnie. Osobiście nie miałem zbyt dużo czasu podczas testowania tego monitora, jednakże zmontowałem w trakcie jego używania jeden film.
No i muszę przyznać, że rzeczywiście montowało mi się w filmie całkiem dobrze. Odwzorowanie barw jest jak najbardziej na porządku, nie miałem się do czego przyczepić, a także przez to, że monitor jest taki szeroki, rzeczywiście więcej rzeczy mieści się nam na linii czasu, więc jeżeli ktoś z Was montuje filmy, myślę, że jest to naprawdę spoko opcja. Odświeżanie 200 Hz to temat rzeka, ponieważ są ludzie, którzy twierdzą, że ludzkie oko nie widzi więcej niż 30 fpsów. No bo jak to? Oczywiście pomijając ten śmieszny aspekt, ludzkie oko widzi więcej niż 30 klatek na sekundę. Na pewno w momencie, kiedy to my kontrolujemy ten obraz. Traktowanie jest dość specyficzne, ponieważ częściej widzi się takie 144 bądź 240. Tutaj mamy okrągłe 200. Jest to rzecz, której ja wam... którą jest strasznie ciężko pokazać, najprościej sobie wyobrazić wtedy, kiedy pokażę wam w spowolnionym tempie. Mianowicie tak wygląda obraz przy odświeżaniu 75 Hz, a tak wygląda przy odświeżaniu 200. Jak widzicie, ten obraz jest o wiele mniej poszarpany i kiedy gramy w grę, czujemy niesamowitą responsywność. Po prostu każde ruchy są po prostu odwzorowane błyskawicznie. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem to i zacząłem grać w grę, było to dla mnie aż dziwnie, nienaturalnie, że gra reaguje tak szybko i musiało minąć parę minut, zanim przyzwyczaiłem się do tego, jak działa. Swoją drogą, przez to, że monitor jest tak duży, proponuję wam się od niego sporo odsunąć. Mianowicie ja siedziałem za blisko i miałem takie dziwne wrażenie, jakby obraz mi smużył, a po prostu okazało się, że siedziałem za blisko i moje oczy trochę dostawały głupawki, więc weźcie to pod uwagę. FreeSync zapewnia nam dokładnie to, co synchronizacja pionowa FouSync. Jedyne, co zmienia się, to to, że nasz procesor nie jest dodatkowo obciążany. W dużym uproszczeniu obraz przesyłany pomiędzy monitorem a kartą jest idealnie zsynchronizowany, przez co nasz obraz nie jest dziwnie pocięty, co często zdarza się na zwykłych monitorach, które tego nie wspierają. No, wygląda to bardzo fajnie, działa praktycznie od strzału, bo niestety problem polega na tym, że FreeSync wspierają tylko karty AMD. Przynajmniej oficjalnie. Jest taka dziwna, nieoficjalna metoda, którą da się uruchomić na niektórych kartach NVIDIA. Jednak pamiętajcie, że jest to nieoficjalne i na przykład w kolejnej aktualizacji sterowników może wam przestać działać. Co do zakrzywionego ekranu. W telewizorach nie jest to, myślę, zbyt szczęśliwy pomysł, ponieważ na telewizor często patrzy się niekoniecznie na wprost. Tutaj, jeżeli mamy monitor, myślę, jest to spoko opcja, tym bardziej jeżeli monitor jest taki duży, zwiększa to do tego imersję, jeżeli gramy, ale po prostu też wygodniej się pracuje. Warto tutaj odnotować to, że jeżeli popatrzymy na taki zakrzywiony ekran z takiego kątu z boku, może nam po prostu zacząć przebijać biel. Z rzeczy, która mi się nie podobała, to to, że czas reakcji matrycy jest dość wysoki. Wynosi to około 4 milisekundy. Nie wiem czemu aż tak dużo, skoro mamy wysokie odświeżanie, to dlaczego czas reakcji jest aż tak duży, wynosi 4 milisekundy. No myślę, że kiedy kupujemy tak drogi monitor, można by oczekiwać czasów niższych. Z bajerów, które monitor posiada, to bardzo przyjemny, można powiedzieć, pilot, który wpinamy bezpośrednio do monitora. Mamy tutaj przyciski funkcyjne, którym możemy nawigować po menu monitora, a także możemy dostać szybki dostęp do pewnych funkcji, mianowicie tutaj za pomocą 1, 2, 3 możemy przełączać sobie profile kolorów pod różne gry, bądź też za pomocą strzałek możemy sobie zmieniać kolory LEDów. No tak, mamy 2018, już prawie 2019, wiadomo, bez LEDów nie działa, z LEDami jest lepsze, więc w monitorze są też LEDy. Mamy do dyspozycji kolor czerwony, zielony, niebieski. Nie znalazłem opcji tak, aby dało się ustawić kolor inny. Porty, które mamy wbudowane w monitor, to kolejno VGA, DVI, DisplayPort oraz HDMI, czyli myślę wszystko to, czego można oczekiwać od tak wysokiej klasy monitora. Dodatkowo to znalazło się miejsce na huba USB 3. Mamy tutaj do dyspozycji dwa takie złącza. Z takich mniej istotnych rzeczy monitor posiada także wbudowane głośniki, które grają... grają. Jednak szanujmy się, nie jest to rzecz, którą ktoś z Was pewnie będzie używał na co dzień. Myślę, z tych wszystkich rzeczy najbardziej
Podobało mi się to, że monitor był tak szeroki. Znalazłem do tego zdecydowanie większe zastosowanie niż szybki czas odświeżania. Myślę, wynika to głównie z tego, że ostatnimi czasy nie gram aż tak dużo w gry, więc no jakby troszeczkę te priorytety mi się tam poprzesuwały. Ale generalnie, jeżeli ktoś z Was gra dużo w gry, no to myślę, taka szybka matryca jest jak najbardziej na plus. Polecam, jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję sprawdzić sobie gdzieś w jakimś supermarkecie taki właśnie monitor z szybkim odświeżaniem. Myślę, że jest to najlepiej sprawdzić na własne oczy, no bo strasznie ciężko to sobie wyobrazić. Jednak myślę, że efekty Wam się spodobają, ponieważ no, jest to taki efekt wow. Dobrze, moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i live'ach. Na razie, BIOS!